miasto 100 dzwonnic. Tak nazywane było niegdyś Dijon. Dziś jest ich mniej, ale kościoły nadal pozostały głównym symbolem stolicy Burgundii. Najbardziej z nich wyróżnia się gotycka sylwetka kościoła Notre Dame. Warta uwagi jest także gotycka katedra świętego Benigna, stojąca na fundamentach romańskiej bazyliki. Z dawnych czasów zachowała się jedynie krypta z rotundą z XI wieku. Kapitele tej katedry należą do najstarszych w Burgundii. Bogactwo kulturowe Dijon zawdzięcza przede wszystkim swoim książętom. W średniowieczu należeli do najpotężniejszych władców w Europie. Był to Filip II Śmiały, Jan II Bez Trwogi, Filip III Dobry i Karol Zuchwały. Dziś niewiele pozostało z pałacu, w którym rezydowali. W XIV i XV wieku książęta Burgundii władali państwem, które było o wiele większe niż dzisiejszy region Burgundii. Pod ich władzą znajdowały się w tamtych czasach Burgundia, północna Francja, a także Belgia i Holandia. Powiązania z Flandrią przyniosły Dijon władzę i pieniądze. W bogatym mieście kwitła sztuka. Słynna Studnia Mojżesza, dzieło flamandzkiego rzeźbiarza Klausa Slutera, przedstawia 6 proroków, którzy przepowiedzieli śmierć Chrystusa na krzyżu. Książę Filip Śmiały, wielki mecenas sztuki XIV wieku, zlecił Sluterowi wykonanie nie tylko tego dzieła. Poprosił go również o wykonanie rzeźb na swój grobowiec. Pod alabastrową płytą grobowca stoi 42 mnichów pogrążonych w żałobie. W Dijon nazywa się ich płaczącymi. W muzeum znajduje się wiele innych skarbów. Książęta Burgundii jako miłośnicy sztuki byli bowiem szczodrymi mecenasami. Deptak na starówce. Do najbardziej znanych zabytków prowadzą strzałki z Sówką, maskotką miasta, której figurki są popularną pamiątką. W Dijon koniecznie skosztować trzeba tutejszego specjału – dijońskich pierników. W tym sklepie sprzedawane są już od 1796 roku. Ten piernik waży 6 kg i 278 gramów. Za tymi wypiekami kryje się stara historia miłosna. Kiedy Filip Śmiały, zakochany w Margarecie, poprosił ją o rękę, Margareta zgodziła się, stawiając jednak jeden warunek. W Dijon muszą być produkowane pierniki. Ten dom z XV wieku to dziś hotel. Niegdyś należał do jednego z dostojników dworu Filipa Dobrego. Stąd pochodzi także słynna musztarda. Oto typowa francuska tradycyjna potrawa z musztardą z Dijon. Posiłek w Dijon rozpoczyna się tradycyjnym tutejszym aperitifem. Wyśmienita kuchnia, sztuka i religia. To atrybuty Dijon, stolicy Burgundii, miasta prawie 100 dzwonnic.